czy znajdziesz miłość swojego życia. Brzmi przepięknie. Wiemy jednak, że miłość bywa czasami skomplikowana lub trudna. Ale zobaczmy dzisiaj z kart Tarota i Lenormanda, czy znajdziemy miłość swojego życia. Dzisiaj mam oczywiście dwie grupy, jak zwykle. Pierwsza, karty Tarota. Dzisiaj mistyczny Tarot. I druga, Old Style Lenormand, czyli Lenormand w starym stylu. Wybierzcie sobie pierwszą lub drugą grupę. Mamy też, jeśli nie możecie się zdecydować na talię kart, to mamy obelisk kwarcu górskiego i obelisk kwarcu różowego, więc wybierzcie sobie pierwszą lub drugą grupę szybciutko, intuicyjnie. Oczywiście ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, osobiste, prywatne. Napiszcie mi e-maila, ja odpiszę Wam od razu, jakie mam zestawy wróżb i umówimy się. Okres oczekiwania jest tylko 2, maksymalnie 3 dni, także szybkie terminy. Piszcie, zapraszam serdecznie na wróżby osobiste, prywatne. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli karty Tarota. Czy poznam miłość swojego życia? Czy poznam miłość swojego życia? Pokażcie, kochane karty. Czy poznam miłość swojego życia? Czy poznam miłość swojego życia? Czy poznam miłość swojego życia? Pokażcie, kochane karty. Czy poznam miłość swojego życia? Czy poznam miłość swojego życia? Król Buław. Pięć Buław. I siedem Kielichów. Wow. I w przełożeniu mamy dziewięć Buław. Wow, kochani, bardzo dużo buław nam wyszło, więc coś bardzo seksualnego. Król Buław. Oczywiście Król Buław mówi tutaj, kochani, o tym, że poznacie jakiegoś mężczyznę bardzo charyzmatycznego, bardzo seksownego. Widzicie tutaj czerwony kolor, piękny, atrakcyjnego, pełnego wigoru, charyzmy. Król Buław to mężczyzna, który wyznacza sobie cel i do którego śmiało, odważnie, właśnie konsekwentnie podąża. Aktywny, z łatwością pokonuje problemy, wyzwania, bardzo pewny siebie mężczyzna. Bardzo silny, ognisty, tak? Tutaj jest to pokazane jako kobieta, ale to chodzi tylko o energię karty. Że jest to bardzo, bardzo atrakcyjna osoba, którą poznacie. Pięć buław, kochani, pięć buław mówi o tym, że będziecie mieli nawet do wyboru kogoś, tak? Będziecie mieli taki osobisty konflikt, emocjonalny konflikt, ponieważ jest rywalizacja, jest być może więcej osób, które poznacie, będziecie musieli dokonać wyboru. Siedem kielichów, oczywiście bardzo emocjonalna karta, tak, która mówi o no tym też, że wracacie do wspomnień, że jakby siedem kielichów macie dużo do wyboru, musicie podjąć jakąś decyzję, czego chcecie. Też wspominacie coś, co było, co minęło, ale tutaj musicie wybrać, tak? Czyli tutaj rzeczywiście poznacie być może więcej osób, więcej mężczyzn i będziecie musiały dokonać wyboru. Dziewięć buław w przełożeniu mówi również o tym, że jesteście zmęczone być może tym, że jesteście same.
jakby coś dobiegało końca, jakaś faza w waszym życiu dobiegła końca, nie chcecie może być już singlami, nie chcecie być same, chcecie rzeczywiście poznać jakiegoś mężczyznę, miłość swojego życia. No niestety bardziej tutaj wychodzi, że jest ktoś bardzo tutaj seksualnie wami zainteresowany, bardzo dużo kart buław, czyli bardzo seksualne, takie pełne charyzmy, chemii, przyciągania. Uważajcie oczywiście, żeby tylko nie zakończyło się to znowu na związku jakimś seksualnym, tak? Jeśli szukacie miłości swojego życia, to oczywiście nie jest to tylko oparte na seksualności. Natomiast być może zacznie się tutaj bardzo gorąco, ale przerodzi się to w jakąś miłość, ponieważ za tym tęsknicie. Dobrze jednak musicie tutaj dokonać wyboru, tak? Żeby się nie jakoś mylnie zdecydować, tylko odpowiednio tutaj spójrzcie na mężczyznę, czego on szuka. Jeśli szuka tylko seksu, no to uważajcie, żeby nie zostać tylko wykorzystane. Natomiast jeśli szukacie miłości, musicie oczywiście mieć inne kryteria i spojrzeć też na mężczyznę, który szuka jakiegoś związku, a nie tylko seksu, nie tylko seksualności. Także musicie dobrać, wybrać jakby tutaj bardzo ostrożnie, obserwować i skrupulatnie dokonać odpowiedniego wyboru. Ale jest tutaj szansa, że poznacie więcej osób, także będziecie miały wybór. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, czyli kochani karty Lenormanda. Oczywiście przypominam, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, napiszcie, czy grupa, którą wybraliście, z wami rezonuje. Czy poznam miłość swojego życia? Pokażcie karty Lenormanda. Czy poznam miłość swojego życia? Pokażcie karty Lenormanda. Czy poznam miłość swojego życia? Pokażcie, kochane karty Lenormanda. Czy poznam miłość swojego życia? Czy poznam miłość swojego życia? Pokażcie, pokażcie. Słońce, kosa, ulala, dom i krzyż. W przełożeniu statek. Czyli być może jeszcze to długo potrwa, powoli się to wszystko rozwinie. Być może poznacie osobę, być może poznacie osobę nawet odpowiednią do związku za granicą, daleko. Jakiś dystans jest. Dzielą Was, przypuśćmy, morza, oceany. Dzieli Was jakaś odległość, jakiś dystans, jakieś kilometry, tak? Oczywiście to wszystko jest relatywne. Kilometry mogą być 10 kilometrów, może być 100 kilometrów, ale może być również 1000 i parę tysięcy kilometrów. Także może być to jakiś związek na razie na odległość lub jakiś dystans może Was łączyć. Raczej dzielić, tak? Natomiast może być to osoba też poznana w podróży, może być to osoba poznana gdzieś w innym kraju, na innym kontynencie. Może się to dlatego też powoli rozwijać, powiedzmy, ale poznacie kogoś, tylko że tutaj jest, poznacie kogoś, ale jest też kosa, czyli będzie ciężko, będą może jakieś takie chwile szczęścia, które będą urwane, tak? Dla relacji tej takiej statycznej będzie ciężko, być może poprzez tą odległość, dystans, tak? Natomiast słońce, szczęście jest jakieś tutaj urwane, jakieś będą takie sytuacje, że niby coś się, niby kogoś poznacie, ale będzie to znów urwane. Dla stabilności będzie raczej ciężko właśnie. Być może rzeczywiście jakiś związek, jakaś relacja na odległość, znajomość na odległość, tak? Jeśli chodzi o krzyż, będzie to i tak ważna dla Was znajomość, ważna relacja, bardzo ważna jakaś osoba, być może z przeznaczenia, tak? Jakaś bratnia dusza, jakiś bliźniaczy płomień, jakaś ważna rzeczywiście relacja, która nie będzie łatwa, która będzie, powiedzmy, troszkę skomplikowana poprzez być może właśnie odległość, jakby znajomość na dystans, nie będzie tej stabilności, tak? Będzie ciężko z tą stabilnością, tutaj widzę, ale niemniej jednak będzie to osoba dla Was bardzo ważna, relacja ważna, znacząca,
Także jest tutaj też ktoś, być może ktoś gorący, ktoś, kto będzie miał dobre plany z Wami związane, ktoś, kto będzie miał wielką miłość, emocjonalność w stosunku do Was, też Wy będziecie mieli tutaj piękne, gorące zamiary, energię, ale nie będzie to łatwa relacja. No, często jest tak, że jakieś tam relacje, które są z przeznaczenia, bliźniaczy płomień, bliźnia dusza, nie są relacjami łatwymi. Wręcz są to relacje skomplikowane, ciężkie, ponieważ mają nam dać jakieś zadania do wyjaśnienia, tak? Do przepracowania. Także tutaj jest troszeczkę, powiem szczerze, ciężka relacja, natomiast te relacje są bardzo znaczące w naszym życiu i też mogą być one oczywiście ważnym doświadczeniem lub pięknym doświadczeniem. Niemniej jednak nie są te relacje łatwe. Taka jest grupa druga. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do usłyszenia już wkrótce.